O temacie w pewnym sensie urlopowym. O piłce nożnej. O filmach. O współczesnej polszczyźnie. O historii. O sztuce. O teatrze. O wszystkim z kulturą. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Jacek Wakar. W najbliższą sobotę odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Tym razem będzie to wesele Stanisława Wyspiańskiego. I przy tej okazji porozmawiamy o weselu właśnie, o tym jak czytano je w polskim teatrze, o tym co dla polskiego teatru to wesele przez w tej chwili już 117 lat od czasu krakowskiej prapremiery znaczyło. Oczywiście nie powiemy o wszystkim, no bo to jest jeden z najważniejszych polskich tekstów w ogóle, ale zaznaczymy być może te najciekawsze, najbardziej istotne sprawy. A są ze mną w studiu Polskiego Radia w Krakowie pani profesor Beata Guczalska, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego, a od nowego roku akademickiego, czyli już za chwilę prorektor Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. To miły zbieg okoliczności, że mówimy o Wyspiańskim i przy okazji anonsujemy zmianę statusu krakowskiej szkoły, nowego patrona. Wiele tutaj zbiegów okoliczności się nałożyło, więc mam nadzieję, że będziemy o nich mogli wspomnieć, a wszystkie są związane ze Stanisławem Wyspiańskim. A ze mną w studiu w Warszawie jest Rafał Węgrzyniak, historyk teatru, autor encyklopedii Wesela Stanisława Wyspiańskiego, rzeczy dla badaczy absolutnie fundamentalnej i konsultant Narodowego Czytania. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Jeśli pani profesor pozwoli, rozpocznę od Rafała Węgrzyniaka, ale najpierw przytoczę cytat, o którym pomyślałem, że jest niezłym punktem wyjścia naszej rozmowy. Pisząc o weselu Andrzeja Wajdy, weselu, którego premiera odbyła się 1 czerwca roku 1991 w Starym Teatrze w Krakowie, abstrahując od oceny, wybitny krytyk Andrzej Wanat napisał tak. Zresztą samo wesele jest barometrem. O każdej porze wskazuje w Polsce pogodę. Ten barometr, pisał Wanat w 1991 roku, dzisiaj znowu gwałtownie opada. Panie Rafale, czy prapremiera wesela w reżyserii samego autora w Teatrze Miejskim w Krakowie w 1901 roku była także takim barometrem? Co ona wówczas znaczyła? Poza tym, że stała się jedną z granicznych dat w historii polskiego teatru, co wiemy dzisiaj i wiemy od dawna. No, to był wstrząs dla publiczności nie tylko krakowskiej, ale w ogóle polskiej. I Teatr Polski już nie był taki sam po tej prapremierze 16 marca 1901 roku. Wyspiański jak gdyby postawił przed całą generacją pytanie, czy jest zdolna do walki o odzyskanie niepodległości. Ocenił jak gdyby zdolność dwóch takich najważniejszych klas, czyli szlachty, czy inteligencji i chłopstwa do stworzenia nowoczesnego narodu, do współdziałania, prawda, w ramach państwa, które powinno powstać. I tak zasadniczych pytań oczywiście nie zadaje się bezkarnie, a jeszcze tutaj na całą publiczność deprymująco podziałał ten obraz końcowy wesela, czyli chocholi taniec. Taniec śmierci przecież, taniec, który sugeruje, że Polacy nie są zdolni właśnie do odzyskania niepodległości. I teraz jak gdyby cała reakcja emocjonalna, tak silna, o której się wspomina zawsze przy okazji prapremiery wesela, wynika z tego, że ci ludzie musieli odnaleźć w sobie emocje takie, które by pozwoliły im zaprzeczyć tej diagnozie Wyspiańskiego. To znaczy nie, my jesteśmy jednak zdolni poprowadzić walkę o niepodległość i mieć niepodległe państwo. W tym sensie wesele przygotowało walkę o niepodległość chociażby legionistów skupionych wokół Józefa Piłsudskiego, ale także działaczy innych ugrupowań. No więc przynajmniej do wybuchu Wielkiej Wojny, do 1914, a właściwie już do 1918, takie było podstawowe zadanie wesela, stawianie tego pytania, prawda, zasadniczego. No a później w każdej epoce, wraz ze zmianą uwarunkowań politycznych, ta rola wesela się zmieniała. Pan przywołał tutaj to wesele Andrzeja Wajdy, które zaraz po 1989 roku powstało, no i Wajda deklarował, że to będzie sama poezja.
Właśnie. Ja powiedziała polityczne i to jest, przedstawienie. I wiemy, się to nie udało. A wiemy, że tam najbardziej mu zależało na tym, żeby miałeś chamie Złoty Róg wybrzmiało. Oczywiście oskarżenie Lecha Wałęsy, który został prezydentem i jak gdyby zaprzepaścił, prawda, dokonania ruchu Solidarność. No więc te emocje jak gdyby tutaj nawet mimowolnie, prawda, dochodzą do głosu i w tym sensie rzeczywiście większość przedstawień Wesela jest niesłychanie wymownych, tak. Pani profesor, zwracam się do pani profesor Beaty Guczalskiej. No bo właśnie, wydaje mi się, że w myśleniu naszym, czy w odczuwaniu Wesela, bo to jest taki jeden z kilku tekstów w polskim języku teatralnym, który my po prostu czujemy każdym porem naszej skóry, zderzają się dwa żywioły. Wspomniał o tym Rafał Węgrzyniak. Pierwszy to żywioł poezji, żywioł nieprawdopodobnego języka, no i rytmu tego tekstu Wyspiańskiego, a drugi to oczywiście żywioł owej polityki. Czy bywało tak, pani zdaniem, że to albo się jakoś bardzo harmonijnie splatało, łączyło, czy jednak było tak, że ta polityka nad poezją dominowała, bądź też czy było tak, że Wesele stawało się manifestem języka teatralnego ważnych twórców teatralnych. Pamiętajmy o tym, że Wesele zrobił i przecież Adam Hanuszkiewicz. No oczywiście było niezwykle istotne, choć może nie do końca udane, Wesele Kazimierza Dejmka. Ja mam w pamięci wspaniałe przedstawienie Jerzego Grzegorzewskiego Teatru Narodowego. To był rok 2000. Pani profesor Beata Guczalska. Mam takie wrażenie, że nie da się tych żywiołów oddzielić w przedstawieniu. Żywiołu poetyckiego, ale też pewnego wymiaru egzystencjalnego, bo pamiętajmy, my w tej chwili jesteśmy tak dość, nie chcę powiedzieć przytłoczeni, ale pod pewnym wrażeniem, no Wesela Jana Klaty na przykład, ale także niedawnego na przykład Wesela Marcina Libera w Bydgoszczy. I tam te konteksty właśnie polityczno-społeczne ewidentnie biorą górę. Natomiast trochę zapominamy, że Wesele ma też ten wymiar egzystencjalny, prawda? Nie tylko poetycki, ale egzystencjalny w postaciach, które mają swoje historie, które Wyspiański wyposażył w takie bardzo dotkliwe, przejmujące sceny, jak chociażby scena rozmowy Panny Młodej z siostrą, czy Marysi z widmem. Także te różne wymiary, one się łączą i ja mam w ogóle wrażenie, że czasami intencja twórców spektaklu bywa nieco inna niż to, co odbiera publiczność. To znaczy czasami właśnie dominuje ten żywioł polityczny, ale dopiero jak gdyby po premierze, to znaczy dopiero kontekst społeczny określa, dopisuje znaczenia. I nawet jeżeli właśnie przedstawienie, tak jak w przypadku Jerzego Grzegorzewskiego, ja miałam wrażenie, że ono było w jakimś sensie apolityczne, ale oczywiście pewne wątki no gdzieś tam były dojmująco aktualne, prawda? Niezależnie od tego, czy Jerzy Grzegorzewski tak to pomyślał, czy też nie. Tak, tam był wątek, przepraszam, Czepca, prawda? Taki lęk przed Trybunem Ludowym, tak, który jest w stanie inteligencję zdominować, prawda? Mhm. Oczywiście i też na przykład szalenie to zależy od obsady, prawda? Kogo obsadzimy w tych kluczowych rolach? Czy nagle boimy się Jakuba Szeli, czy Czepca, czy kogoś innego, prawda? Więc to jest też niesłychanie ważne. I oczywiście jest najlepiej, każdy by sobie życzył, żeby te różne wymiary dzieła Wyspiańskiego były połączone, no ale to się nie zawsze udaje i często twórcy muszą z czegoś rezygnować, tak jak uczynił to ostatnio Jan Klata, który właśnie z tego wymiaru liryczny i egzystencjalnego bardzo radykalnie zrezygnował, co dało mu inne atuty przedstawienia. Mnie się wydaje, że takim dziełem, które chyba najlepiej łączy te różne wymiary dzieła Wyspiańskiego, było jednak Wesele filmowe Andrzeja Wajdy. To jest film, który ciągle do nas powraca i ciągle oglądany na nowo pokazuje, jak te różne wątki można ze sobą łączyć, jak one, można powiedzieć, po latach nie tylko nie obcina się ich wymiar, ale wręcz rośnie. Także tak czy inaczej do Andrzeja Wajdy zawsze się musimy jakoś tam odwołać. No ale pamiętajmy, że tam tych ingerencji bardzo wiele było. Scenariusz Andrzeja Kijowskiego jednak odchodzi od dramatu w wielu punktach. Ja nie mówię że już o tym, że to przesunięte jest właśnie na, jak gdyby w przeddzień wybuchu Wielkiej Wojny i ten Wernichora jako w Piłsudski właściwie, ale naprawdę najbardziej przejmującej sceny nasłuchiwania nie ma w ogóle, prawda? To prawda, tylko że powszechnie wiadomo, jak się skończyła próba wierności Wyspiańskiemu, czyli przedstawienie rekonstrukcja z 1973 roku, która została w Teatrze Słowackiego przygotowana.
Pana, no i zabrzmiała kompletnie martwo. Także właściwie, jeżeli wspominamy o wybitnych przedstawieniach Wesela, to właśnie w każdym z nich jest jakaś bardzo mocna ingerencja, prawda? No, Jan Plata ostatnio też wiele scen usunął, powycinął, prawda? Także albo zmultiplikował. Ale ja nie mam wątpliwości, znaczy, bo moje pierwsze doświadczenie związane z Weselem i do tej pory jak gdyby najsilniejsze to jest Wesele z 1977 roku Jerzego Grzegorzewskiego. Też ze Starego Teatru. Mhm. To jest i to właśnie przedstawienie, które powstawało właściwie jako taka gra z pamięcią zbiorową, z tradycją narodową, a poprzez kontekst, tam była śmierć Stanisława Pyjasa, Kraków pogrążony w żałobie, dochodzenie, nagle stało się rozrachunkiem całego pokolenia, postawiało to pytanie, ludzie protestują, ludzie giną, a co wy, inteligenci, jesteście w stanie zrobić? I to osaczanie widzów w epilogu przez weselników, którzy stawali z jednej strony w odkrytych oknach Starego Teatru, a z drugiej w drzwiach do foyer, no to do tej pory ja pamiętam te, jak gdyby te emocje. Tak. Ja nie mogłem tego oglądać, pani profesor, ale rzeczywiście chyba Grzegorzewski, i myślimy teraz o tym pierwszym Weselu, Weselu z 77 roku, no miał po pierwsze swój własny język teatralny nie do podrobienia, po drugie to, że dla niego również rozmawiamy o miejscu Wyspiańskiego, no nie od rzeczy uczynił Teatr Narodowy domem Wyspiańskiego i to bardzo mocno deklarował. To była... Nie widziałam przedstawienia Wesela też z 77 roku. Natomiast muszę powiedzieć, że ono zostało, tak jak wiem ze źródeł historycznych, z recenzji, ono nie cieszyło się takim powszechnym zrozumieniem. To znaczy też różne gesty, które Grzegorzewski dokonał, na przykład bardzo duże skróty w tekście, no nie przez wszystkich były akceptowane. I to, o czym mówi Rafał Węgrzyniak, to dojmujące odczucie właśnie pewnego rodzaju oskarżenia inteligencji. Ono tak chyba nie przebiło się, a przynajmniej wtedy do świadomości powszechnej, ale być może było to takie doświadczenie prywatne, które nie zostało zapisane w recenzjach, bo nie mogło zostać to też jest tak, zapisane że... w recenzjach. Tak. I później już Grzegorzewski w tym 2000 roku zrobił Wesele, właściwie trochę się śmiano, że tak po Bożemu, bo ja nie pamiętam w tej chwili, to pan Rafał będzie wiedział dokładnie, czy tam były jakieś skróty, czy nie, ale było to takie przedstawienie właściwie bardzo wierne tekstowi w takiej... Pokazujące niezwykłą też reżyserską wyrazistość Jerzego Grzegorzewskiego. Tak. Ja pamiętam, że pisałem jako w miarę młody wtedy krytyk o tym spektaklu i byłem pod jego jakimś piorunującym wrażeniem. Pisałem właśnie, że to jest kwintesencja teatru. To też tak bywa, że Wesele ze swoją specyfiką, i tu można też wrócić do filmu paradoksalnie Andrzeja Wajdy, no jest kwintesencją teatru, prawda? Jeżeli myślimy o teatrze w polskim wydaniu, na przestrzeni, że tak powiem, górnolotnie wieków i dziejów, mnie przychodzą do głowy trzy teksty. Dziady Adama Mickiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego i Ślub Witolda Gombrowicza. No przywołajmy tutaj Jerzego Jarockiego, który przymierzał się do Wesela, ale a nie wyreżyserował, no ale ten niezwykły esej teatralny, jakim były akty w Szkole Warszawskiej, w 1972 roku wyreżyserował, gdzie pokazał, że jak gdyby z Wesela wywodzi się ten najważniejszy nurt w polskim teatrze. Połączył jeden akt Wesela ze scenami z Matki Witkacego, Ślubu Gombrowicza i Tanga Mrożka. No i tam się wszystko zgadzało, tak. Andrzej Kijowski, scenarzysta Andrzeja Wajdy, jak gdyby napisał właśnie później wspaniałą analizę tego przedstawienia, gdzie dowodził, że ten inteligent, który poprzez ślub usiłuje narzucić pewien nowy porządek rzeczywistości społecznej, zapanować i ponosi klęskę, jak gdyby ona właśnie powraca we wszystkich tych czterech dramatach, być może najwybitniejszych, prawda, w XX stuleciu. No właśnie, pani profesor, to jest ważna, myślę, linia, która łączy doświadczenia estetyki. To, o czym mówi Rafał Węgrzynia w kontekście tego słynnego dyplomu przygotowanego przez Jerzego Jarockiego. Tak się nam tworzy myślenie o polskiej literaturze dramatycznej XX już wieku pomiędzy tymi gigantami, prawda? I być może można pokusić się o taką tezę, że polski teatr w tym swoim najlepszym okresie, na przykład Stary Teatr w Krakowie w tym swoim fenomenalnym czasie, prawda, lat 60., 70., kawałka 80. może, no był takim poszukiwaniem tych wspólnych nici.
Tak, niewątpliwie. I to jest bardzo ciekawe, że Jerzy Jarocki uchodził za takiego reżysera, który jest na bakier z tą polską klasyką, zwłaszcza romantyczną, wyspiańskim, ale echa tego wzorca dramatycznego w postaci Dziadów i właśnie Wesela ciągle tam gdzieś u niego się pojawiały w tle. Bo przecież w Ślubie to było szalenie widoczne, że są takie sceny wręcz wystylizowane jako rozmowa na przykład z dziadami, prawda? Czy w ogóle cała figura ślubu, która ma coś stanowić, odnosi się do Wesela. Był też wywiedziony dokładnie z tej tradycji. Tak, tak, więc można powiedzieć, że nawet jeżeli pojawiają się twórcy w polskim teatrze, którzy chcą jakąś inną linię repertuarową realizować, to tak czy inaczej muszą się odnieść do tej potężnej tradycji. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo w ostatnim czasie też nastąpiło takie ciekawe zjawisko zainfekowania Wesela filmem. Mówię tutaj o filmie Wojciecha Smarzowskiego i tutaj proszę zauważyć, jakie jest ciekawe sprzężenie, że z jednej strony Smarzowski zrobił film absolutnie współczesny, ale gdzieś tam dialogujący z tekstem Wyspiańskiego. I potem z kolei te obrazy filmowe trafiały w pewnym sensie zmodyfikowane do teatru, bo przecież właściwie Wesele Marcina Libera w Bydgoszczy, ja miałam wrażenie, że to jest po prostu jakby tekstem Wyspiańskiego zainscenizowane Wesele Smarzowskiego. Także w ostatnim przedstawieniu Jana Klaty miałam takie odczucie, że w pewnych momentach, prawda, takiego jakiegoś pijackiego szaleństwa tych zgromadzonych tam ludzi, że też są to jakieś echa właśnie tego bardzo głośnego, mocnego filmu Wojciecha Smarzowskiego, który przecież realizując kolejne filmy, no jak ostatnio Wołyń chociażby, strasznie mocno się wpisuje też w taki komentarz dotyczący polskiej historii, roli właśnie poszczególnych grup społecznych. Także to się niesłychanie ciekawie splata, że nie tylko teatr na film, ale również film na teatr zaczyna gdzieś tam oddziaływać i gdzieś mieć takie punkty wspólne. To wszystko, o czym pani mówi, jest według mnie prawdą. Ale pomyślałem sobie, że niesamowite jest to, że jakoś wielcy artyści przyciągają się po dziesięcioleciach. No, kiedy się czyta wycinkę Tomasa Bernharda i kiedy się ogląda wielkie przedstawienie Krystiana Lupy powstałe w Teatrze Polskim we Wrocławiu, no to przecież punkt wyjścia, czy punkt tego, jak powstała wycinka, jest bardzo zbieżny z Weselem. Bernhard postanowił opisać swoje towarzystwo artystowskie i artystyczne Towarzystwo Wiedeńskie, mimo że jedna z jego głównych postaci na odchodnym, co jest bardzo mocno zaakcentowane w przedstawieniu Krystiana Lupy, bardzo prosi, żeby on o tym nie pisał, broń Boże nie pisał. No, Stanisław Wyspiański był gościem na weselu i wszystko później też opisał, panie Rafale, prawda? No zgadza się. Tak niebezpiecznie jednak zapraszać literatów. Dokładnie. Nie, bo mamy, u Bernharda jest jakaś elita wiedeńska. No, a w Krakowie mieliśmy elitę no, jednak tamtą. Najwybitniejszy poeta, najwybitniejszy publicysta dziennika konserwatywnego, jakby malarze. Jakby pan mógł wymienić nazwiska, żeby naszym słuchaczom przypomnieć. Tak? Tak, przypomnieć. No więc począwszy od pana młodego, który był no, jednak bardzo utalentowany i wtedy ceniony, poeta i dramatopisarz Lucjan Rydel. Później gospodarzem był świetny malarz Włodzimierz Detmajer, jego brat przyrodni, poeta, czołowy liryk modernistyczny i też dramatopisarz Kazimierz Detmajer, Tadeusz Noskowski, syn jednego z najwybitniejszych kompozytorów polskich Zygmunta Noskowskiego, no i też malarz Rudolf Starzewski, publicysta czasu. Po prostu można powiedzieć tout le monde tamtego czasu. No i rzeczywiście, jak mówi Beata Kuczarska, niebezpieczne jest zapraszanie artystów, literatów, pisarzy na tego rodzaju imprezy. Skoro mówimy o imprezie, pani profesor, przejdźmy teraz do tych czasów nam współczesnych. Mówi pani o Marcinie Liberze w przedstawieniu z Bydgoszczy, rzeczywiście bardzo mocno inspirowanym filmem Wojciecha Smarzowskiego. Wspomina pani o niezwykle mocnym, dla mnie szalenie ważnym przedstawieniu Jana Klaty, tym najnowszym z Narodowego Starego Teatru. Abstrahuję teraz od okoliczności, w jakich powstawało, ale myślę sobie, że... Ale właśnie się nie da abstrahować, przepraszam nie da, bardzo. Nie da się jest, oczywiście. Właśnie to jest przykład tego, jak pewien kontekst polityczny wzmaga działanie Wesela. Przepraszam oczywiście. Za wtrend. Jasne, odwołanie czy też porażka Jana Klaty nieoczekiwana w konkursie, niezrozumiała wciąż dla mnie porażka w konkursie na rektora Starego Teatru i to, że tę decyzję ogłoszono dwa dni przed premierą, pozostaje wciąż absolutnie jakąś drzazgą.
która tkwi w polskim życiu kulturalnym i teatralnym i o tym nie wolno zapomnieć. Natomiast chcę zapytać Państwa, Rafał Węgrzyniak pracował przy tym przedstawieniu jako konsultant merytoryczny. Był na dramaturgiczny. Dramaturgiczny, tak, przepraszam. Konsultant dramaturgiczny był na próbach. Pani mówi, że Klata poświęcił poezję. Ja nie wiem, czy się z tym zgadzam, dlatego że według mnie on wydobył dzięki fantastycznemu, wielopokoleniowemu zespołowi Starego Teatru, który zobaczyłem właściwie po latach w takiej formie. Ja myślę też, że to jest najlepsze wstawienie Klaty, jak dla mnie, od sprawy Dantona Wrocławskiej, ale to pewnie można się spierać. Na pewno najlepsze, jakie zrobił w Starym Teatrze. To jest moja oczywiście prywatna ocena. Natomiast według mnie on postawił na komunikatywność języka wyspiańskiego, jak niegdyś zrobił to Andrzej Wajda w filmie, gdzie pokazywane to było na świecie i wszyscy się jednak nieprawdopodobnie dziwili. Cóż to za genialny scenarzysta napisał tę historię. Najpierw pani profesor Buczarska. Tak. Oczywiście, może to jest zbyt duże uproszczenie, że poświęcił poezję. Chodziło mi raczej o taki wymiar, to nawet widać w skreśleniach, prawda, w tych scenach, które się nie pojawiły. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że no, Jan Klata nie jest specjalistą od, powiedzmy, subtelności teatralnych, domysłów i tak dalej. On robi teatr bardzo wyrazisty, w związku z tym oczywiście coś musi gdzieś tam zostać poświęcone i to nie jest bynajmniej żaden zarzut. Natomiast ja jeszcze chcę wspomnieć o tym, że, bo mówimy o tym kontekście politycznym, prawda, niepowołania Jana Klaty na stanowisko dyrektora Starego Teatru, ale też pewien kontekst tworzą inne przedstawienia, które w Krakowie powstały właściwie dokładnie w tym samym czasie. Zbiegiem znaczy jakaś, nad Zbiegiem Dni na przykład. Dokładnie, Zbiegiem nad Zbiegiem Dni, ale wcześniej, przypominam, Wyzwolenie w Teatrze Słowackiego w reżyserii Radosława Rychcika. I to, można powiedzieć, jakaś bania z Wyspiańskim się w ogóle rozbiła w Krakowie. I także ten kontekst sytuuje to Wesele w jakiejś takiej mnogości głosów, w jaki sposób w ogóle Wyspiańskiego można dzisiaj czytać. To Wyzwolenie Rychcika też było bardzo radykalnym gestem łączenia przeróżnej materii literackiej, bo tam były i fragmenty Buszującego w zbożu i właściwie taki scenariusz bardzo odbiegający od tekstu Wyspiańskiego. No a jeszcze tutaj muszę powiedzieć ze swojej strony, 13 lutego odbyło się także właściwie coś w rodzaju premiery, choć może to nie będzie powtórzone, Wesela w Krakowskiej Szkole Teatralnej. Mieliśmy jubileusz 70-lecia szkoły i Dorota Segda przygotowała przedstawienie, które właściwie było takim czymś pośrednim między czytaniem Wesela a przedstawieniem Wesela, w którym wzięło udział na scenie około 80 aktorów. I to było przedstawienie, gdzie takim głównym pomysłem było przekazywanie poszczególnych ról pomiędzy aktorami różnych pokoleń. Czyli na przykład, powiedzmy, pannę młodą, fragmenty panny młodej czytały, grały Anna Seniuk, Dorota Segda, Joanna Kulik. Także to było takie połączenie właśnie różnych pokoleń. Mówię o tym, żeby nawiązać też do tego, o czym pan mówił, o potencjale zespołu Starego Teatru. No jest takie powiedzenie, że jeżeli teatr może obsadzić Wesele, to znaczy, prawda, że ma dobry zespół. To jest jedna z najbardziej fundamentalnych prawd, tak, wewnątrzteatralnych. I to było bardzo widać w Weselu Jana Klaty, ale także w tym naszym Weselu w Szkole Teatralnej. Można powiedzieć, był to taki manifest potencjału polskiego aktorstwa od pokolenia aktorów 80-letnich do najmłodszych, bo tam na przykład rola Isi, tej, która przywołuje Chochoła, została przydzielona Izabeli Olszewskiej i to połączenie właśnie starości i dzieciństwa z wielką prostotą, przejmująca to była scena. Także jeszcze w taki kontekst wpisuje się Wesele Jana Klaty, nie tylko taki czysto, powiedziałabym, polityczno-sytuacyjny. Chcę zapytać Rafała Węgrzyniaka właśnie o weselek. Widowni, jak to wyglądało. Tak, spróbuj, ale ja jednak chcę postawić pewną tezę. Znaczy dla mnie przejmująca nuta tego Wesela Klaty polega na tym, że wydaje mi się, że jest to opowieść o życiu po śmierci, że tak naprawdę wszyscy ci bohaterowie to swego rodzaju są polskie duchy, polskie zjawy, polskie, mówiąc brutalnie, trupy, które spotykają się na zgliszczach Polski. I że tak naprawdę Wesele Klaty, to wesele sprzed kilku miesięcy, jest przedstawieniem o Polsce tak podzielonej, o Polsce, gdzie chocholi taniec trwa właściwie od pierwszej sceny tego spektaklu. Niezależnie, czy powiemy sobie, że jest to taniec bliski Smarzowskiemu, jeszcze akurat takiego skojarzenia nie miałem. Raczej w polską ornamentykę się bym tutaj odwoływał. Czy tak rzeczywiście myśleliście o tym? Tam jest jedno bardzo wyraźne nawiązanie, ale
do Jerzego Grzegorzewskiego La Bohème, przedstawienia, które on stworzył w studiu na był asystentem. Motywach Wesela i Wyzwolenia. I on był I ogólnie jest poezji tamtego czasu też, bo tam był Zielony Balonik i różne inne rzeczy. Tak, 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 ale to było jednak jedno z najsilniejszych jego doświadczeń takich inicjacyjnych, prawda? Zosia i Haneczka, takie już bardzo dojrzałe, te wprost są przejęte z La Bohème. Natomiast była Gabriela Kornacka, przypominam, i Ewa Błaszczyk. Tak. Grały Zosię i Haneczkę, tak. Zgadza się. Ale szybko powiem, Jan Klata przygotował sam adaptację i rzeczywiście bardzo radykalnych skrótów dokonał, no co mnie po prostu zbulwersowało. Ja podjąłem się roli adwokata Stanisława Wyspiańskiego i walkę toczyłem o przywracanie kolejnych partii tekstu. No, zakończyło się to tak, że wiele jednak scen nie ma. Żal mi ogromnie na przykład sceny między Marysią a Widmem, no, bo to jest wprowadzenie tańca śmierci jak gdyby na scenę. Przecież tam nic innego się nie odbywa, tylko żywa kobieta tańczy z trupem kochanka. I później w identyczny sposób w epilogu wszyscy weselnicy tańczą. Jest to znowuż ten tanc. Ale jak Jan Klata zademonstrował mi muzykę zespołu Furia, tak, który określa, charakteryzuje jako nekrofolk i że tutaj ten taniec śmierci jak gdyby będzie od początku, to no, już zgodziłem się z tym, że ten motyw jak gdyby tak silnie wybrzmi, że nie ma powodu jak gdyby jeszcze się dopominać o Marsie Widmo, chociaż to żal, bo to naprawdę wszystki, cały wątek związany z melancholią przemijania i ze śmiercią, jak gdyby to jest niesłychanie istotny w ogóle dla dramatu i bez niego nie istnieje. I na przykład Jerzy Grzegorzewski jak nikt umiał wydobyć właśnie ten ton. Ale zgoda, ja na pierwszej próbie powiedziałem, Wesele to jest dramat napisany przez pisarza, który miał świadomość, że jest nieuleczalnie chory, przygotowywał się do odchodzenia, bo pierwsze objawy jego choroby zaczęły właśnie w trakcie pisania tego dramatu. Jest to utwór, w którym on zobaczył własny naród jako dotknięty instynktem śmierci, to znaczy nie będący w stanie wyrwać się z tego kręcenia się w kręgu tych porażek kolejnych, klęsk, które ponoszą za sobą śmierć setek tysięcy Polaków. Protestu nie usłyszałem, ale oczywiście, że tutaj on tą diagnozę jak gdyby starał się przenieść, Jan Klata, na współczesną Polskę podzieloną, też niezdolną do wyjścia z tego konfliktu, który jest wyniszczający i być może marnujący jakąś wielką szansę historyczną, prawda, na tworzenie normalnego życia społecznego i to z takich jeszcze niezrozumiałych powodów, bo naprawdę tego konfliktu rozdzierającego współczesną Polskę nie da się zracjonalizować. I oczywiście Klata z pozycji no, kogoś, kto jest osadzony w tradycji Polski bardzo silnie, ma bardzo też zdecydowane poglądy polityczne, taką diagnozę postawił. Niestety czas naszej audycji dobiega końca, w związku z tym możemy powiedzieć tyle, że narodowe czytanie Wyspiańskiego Wesela już za chwilę, już w sobotę w całym kraju, że Wesele Jana Klaty to ważne do grudnia przynajmniej, a potem zobaczymy w repertuarze Starego Teatru. Można chyba walczyć o wejściówki, bo bilety zdaje się wyprzedane na Pniu. A za chwilę Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie stanie się Akademią Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego, czego bardzo serdecznie pani rektor Beacie Guczalskiej gratulujemy, pozdrawiając serdecznie Kraków. Bardzo dziękuję. W ogóle Kraków zdecydował się na finansowanie sporego programu, który się nazywa Wyspiański Restart. No i zobaczymy, co miasto wymyśli. Są takie pomysły, żeby Wyspiański stał się Gaudim Krakowa. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy mu to wyjdzie na dobre. Tak. Beata Guczalska, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rafał Węgrzyniak, bardzo serdecznie dziękuję. Czytajmy zatem Wyspiańskiego nie tylko przy okazji Narodowego Czytania. Ja tę audycję przygotowałem wraz z Hanną Szczęśniak. Jacek Wakar, do usłyszenia.